Cześć, witam wszystkich z tej strony Morna. No i kontynuujemy naszą przygodę. Zakończymy raczej w tym odcinku zmagania z całą grą Chłopaki nie płaczą. No i odbieramy tą linę, którą nam przywieźli. Dzień dobry, pan Fred. Fred Kozak? Fred Kozak. To zależy, kto pyta. No bo pan zamawiał linę przez telefon, prawda? Przesyłeczkę mam dla pana. No, to miłego dnia panom życzę. Okej. Ta, krzyżyk na drogę. Mam wrażenie, że skądś znam tego kuriera. Okej. I do biblioteki. Ten nam dał kartę biblioteczną, więc pewnie jakimś cudem o bibliotekę już będzie otwarta. Dzień dobry. Ja w sprawie tej promocji map i planów obiektów regionu. Tak, oczywiście, rozumiem, oczywiście. A jaka konkretnie mapa pana interesuje? Ten się wącha pod pachem. Chodzi o plan lokalnego klasztoru. Dałoby się coś załatwić? O, oczywiście. Ma akurat na pan szczęście, oczywiście, bo ostatnio zostało. No to byśmy chcieli wypożyczyć. Oczywiście. Karta biblioteczna jest. Owszem, tak. Proszę bardzo. Oh, to pan prowadzi Radio Eden? Oh, 66,6. Myślałam, że pan wygląda inaczej. Pozory często mylą. Pozory często mylą. Proszę, oto pan klasztor. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. No i co? No i do zajazdu, tak? Bo mamy wszystko, co chciała Aldona. Więc gadamy z nią. Co to ja miałem ci przynieść? Linę i plan klasztoru, człowieku. Tak trudno zapamiętać? Ej, no przecież to mamy. A może poniedziałek w ogóle. A ja coś dla ciebie mam, Aldona. Ta, już nie mogę się doczekać. Jej! W szoku jestem. Czyli je po prostu trzeba dać tej temy. Ej, Aldona, a ja mam coś dla ciebie. Serio? Nie mogę się doczekać. Nie, no serio, drżę z niecierpliwości. Jak tam, Aldona? Gotowa? Urodziłam się gotowa. Aha, czyli automatycznie się przekierujemy. No to ekstra. Jesteśmy na miejscu. Ciekawe, jak się teraz dostaniemy do środka. Aldona, może ty byś dla odmiany zrobiła coś pożytecznego? Pi, patrz, Goguś. Patrz i się ucz. Jak to jest 60-metrowa lina? No raczej. Słyszałem, że jest niezwykle dyskretną i cichą profesjonalistką. Cza. Ej, gangsterzy! Co z wami? Zbieracie się, czy będziecie mnie tu obgadywać? Wchodzimy do klasztoru. Daleko jeszcze? Spoko, Goguś. Zaraz będziemy na miejscu. Ciemno tu. No co ty? Ciszej, przygłupy. Chyba zbliżamy się do celu.
O Boże, co tu się dzieje właśnie? Dobry wieczór. Fuu! Czuję siarko od ciebie! Pomiocie czarta burego. Tylko spokojnie! Nie przejdziecie tędy! Ja, konfrater Jorge ze Zgromadzenia Świętego Franciszka, będę strzegł tego przejścia do ostatniej kropli krwi. Mojej albo waszej. Przejścia? Ups, nic nie mówiłem. Strzeżcie się. Chwila prawdy jest bliska. Światłość Pana zaraz was oświetli. Dobra. Ja. On chce się bić do ostatniej kropli krwi, to czemu by go nie załatwić? O, zadziałało. Dobra. Koniec żartów. Ty? No co ty? Ależ Goguś, to przecież klecha, nie? O, ja nic nie słyszę. Nic nie słyszę. Och, dzwoni mi w uszach. No, i trzeba było od razu tak z nim. Pierwsze dwa mam zawsze hukowe. Wielu mnichów w życiu załatwiłem. Pełna profeska i zero denatów. Ach, biada. Po trzykroć biada. Muszę iść do dormitorium, aby zielarz nasmarował me uszy wyciągiem z mandragory, beszamelu i czeremchy. Ta. Słyszałem, że to pomaga na słuch. Co? Kto? Pomimo głuchoty zaczynam słyszeć głosy. O, mój Boże, nie opuszczaj teraz swego wiernego sługi. No i dobra, dziadek sobie poszedł. Tutaj mamy... Co tu mamy? Czaszkę. O! Tu mamy... Nie sądzę, abyśmy mieli jej potrzebować. To nic nie dało. Jest tajne przejście, ale... Ha, gaśnica. Może w końcu się do czegoś przyda. Tu jesteś przychylony. O. O ja, ale... Ale zaraz, tu jest kluczyk i tu jest kluczyk. Ta, ten właściwy, dobra. No, ten to stanął teraz. Ej, Grucha, przesuń się, bo mi zasłaniasz. Ależ proszę bardzo, proszę uprzejmie. No, to żeś się kurwa przesunął. Ja pierdolę, co za gałgan. No co on robi? O, w środku coś jest.
dla tej skrzyneczki tyle się męczyliśmy? No nie powiem, jestem trochę zawiedziony. Dałeś się zrobić jak małpa. O nie, stary. Z Freda nie robi się wała od tak po prostu. Zaraz wszystko się wyjaśni. Idziemy pod kapliczkę. Halo! Mamy relikwie! O. Halo! Mamy relikwie! Siemano wszystkim. Widzę, że tym razem pojawiłem się pierwszy. Kto to jest? Co tu jest grane? Gdzie jest Niemiec? Ty, Goguś, no gdzie jest Niemiec? Widzisz, mała, tu jest grubsza afera. Zaraz wszystko zrozumiesz. O. Witaj, Fred. Widzę, że masz dla mnie moją relikwię. Nie tak szybko. Pomiocie. A, to ty! Jasna cholera z wami! Wszędzie się wpierdzicie! Po prostu przyznać, że przegraliście! Niech zgadnę. No, opowiadał ci o wielkiej wojnie między niebem a piekłem, prawda? Nie było, tak? Ale pozwól, że coś ci powiem, Fred. Nawet gdyby coś takiego miało miejsce, ty i tak za krótki jesteś, żeby brać w tym udział. Rozumiesz, oprychu jeden? To sprawy przekraczające twoje pojmowanie! O perychu! Iś ty dziadu parchaty! Daj mi szkatułkę! Ale mojej doli nie dostaniesz, dziadygo! Parchaty! Nie jest dobrze. To nie o to chodziło. No, Fred. Wpierdź nas w niezłe gówno. Wyluzuj, tego mogą słuchać dzieci. Powiedz, czy wierzysz każdemu hipisowi, który mówi ci, że jest wysłannikiem Boga? Dość tego. Dość tego, powiadam. Twoje plany zostaną dziś raz na zawsze ukrócone. Pomiocie szatana. Chciałeś użyć tego człowieka do swoich celów, a ja na to nie pozwolę. Wykorzystałeś łaskę najwyższego udzieloną temu śmiertelnikowi, aby... Tfu, dość tego, powiadam. Zapłacisz dziś za wszystko. Ten, jaki mam miecz. Uuu, stary. Tego się nie spodziewałem. Zniszczę się! Wspomniesz licznie. No to te gangusy. Spoko. Chłopaki nie płaczą. No i co, koniec? Co tu się stało? Napis. Bez sensu te komputery. Ta, niezawodny system, mówi. To co teraz? Czujesz tę przemianę moralną? Jakiś taki płaski jestem. Wiesz co, czuję, że ta gra powinna być w 3D. Może w następnej części. No już mnie stąd poszła.
No właśnie. Skoro już ta ręka tu była, to mam do ciebie pytanie. Bo jakoś przez to wszystko nie było wcześniej okazji, żeby pogadać. Ty, Fred, ty przecież byłeś martwy. No normalnie nie żyłeś. Opowiedz proszę, jak to było? Ciemno. Aha. Co robimy, Grucha? Chodźmy. Będziemy kozaczyć gdzie indziej. Tutaj nic się już dziś nie uratuje. A morał wymyślcie se sami. Frajerzy. Aha, no i kończymy. Skończyliśmy tym akcentem grę. Chłopaki nie płaczą. Wyszło mi tu odcinków troszkę więcej niż planowałem, ale wolałem to podzielić niż wrzucać godzinny filmik, tak jak w przypadku chyba pierwszego aktu. No i dobra, i co? Do zobaczenia w następnych filmach. Być może też z jakiegoś point clicka, bo mam jeszcze kilka takich do rozegrania. No i do zobaczenia.